Emocjonujące i widowiskowe wyścigi kolarskie w centrum Mrągowa i trudna rywalizacja na trasie cross-country w Bike Park Poręby. Tak wyglądał drugi i trzeci etap kolarskiej imprezy Mazury MTB. Pierwszy wyścig odbył się w Mrągowie, drugi w lesie w okolicach miasta nad Czosem. Eliminator XC w centrum Mrągowa z trasą zdecydowało się zmierzyć raptem 50 uczestników, ale może i aż, bo w sumie i tak chodziło nam o to, aby wyłuskać 32 najlepsze czasy i następnie zgrupowaliśmy ich w 8 czwórek i nastąpiła rywalizacja systemem pucharowym. Dwóch przechodziło dalej, dwóch odpadało. Na trasie było mnóstwo przeszkód usytuowanych nad Jeziorem Magistrackim. Także to było wczoraj, a dzisiaj ścigamy się w Bike Park Poręby podczas Bike Park Poręby XC, drugi etap Mazury MTB. W ramach dzisiejszego wyścigu rozegrany jest również Puchar Polski Masters. Eliminator XC to bardzo szybki i widowiskowy wyścig, wymagał dużych umiejętności technicznych i potężnej mocy w nogach. Z kolei w Bike Park Poręby kolarze musieli zmierzyć się z wymagającą, choć bardzo urokliwą trasą. Bike Park Poręby został wybudowany w 2015 roku. Wspólnie z Nadleśnictwem Mrągowo udało nam się stworzyć tą wspaniałą trasę. Trasa 3,8 km i prawie 170 metrów przewyższenia mówi samo za siebie. Na trasie strome podjazdy, bardzo strome zjazdy, różne przeszkody naturalne plus trochę sztucznych, jak ten tutaj obok nas Rock Garden. No, trasa bardzo fajna, kolarze z Polski bardzo sobie chwalą, jest trudna, techniczna. W dwóch ostatnich imprezach z cyklu Mazury MTB wzięło udział około 200 kolarzy. Wszyscy chwalili organizatorów za dobre przygotowanie tras i stworzenie niezapomnianego klimatu. Uczestniczymy w całym cyklu MTB, bardzo nam się to podoba, super impreza. Chcielibyśmy polecić taką imprezę następnym uczestnikom, jak najwięcej, żeby ludzi się zgromadziło tutaj na takich imprezach kolarskich. Bardzo fajne, z góry podziękowania dla jej organizatorów. Strasznie trudna trasa, dla mnie przynajmniej. Jestem amatorem, szczególnie amatorem bym powiedział. Nie próbowałem jeszcze nigdy takiej trasy i myślę, że następnym razem będzie inaczej. No było to dla mnie jakaś tam nauczka. Mazury MTB to cykl imprez, podczas których rywalizować mogą zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i najmłodsi fani jazdy na rowerze. W każdej edycji zawodów organizowane są wyścigi dla dzieci, które walczą na dystansach dostosowanych do wieku i umiejętności.